Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z Ball Openingu. Dzisiaj otworzymy 7 piłek, 1 piłkę światowej gwiazdy, 5 piłek UEFA Euro 2016 Stars Final Week oraz jedną tą 80+, bo dlaczego by nie? Możemy zobaczyć, jaka jest zawartość tej normalnej piłki. No dość ciekawa, tylko ja niestety nie mogę trafić Neuera, Bale'a ani Bellera, bo już ich trafiłem. Więc moja liczba tych piłkarzy do trafienia się trochę ogranicza, no plus na przykład takiego crossa też posiadam. I dobra, nie ma co zbytnio gadać, zaczniemy od piłki światowej gwiazdy. Tutaj mamy 100% szans na trafienie czarnej, no ale co z tego, jak niestety tutaj jest wielu piłkarzy, więc mała jest szansa na taką naprawdę gwiazdę. Ale jednak coś się udało, przynajmniej wykonuje zwód, dobrze. O to chodzi. To jest Hummels, chyba nie, Salah. Jak ja mogłem ich powiedzieć? Mohamed Salah. 84 overalla. Prawo skrzydłowy Romy. No szczerze powiem, dobry ma tutaj overall. W FIFA ma chyba o 8 niższy. A tutaj naprawdę bardzo, bardzo porządny. Więc dobry traf na sam początek. I wysyłamy Egipcjanina do klubu i otwieramy dalej. Dlaczego ja go z Hummelsem chciałem pomylić? Nie mam pojęcia, nie pytajcie. I dobra, czas na pierwszą piłkę. Za nasze pieniądze już można powiedzieć, bo tamtą dostaliśmy za darmo. Bo tam zalogowanie się dostajemy codziennie coś, no. Chyba w czasie trwania euro. Ale co tam, no i fatalny początek, złota piłka, no jedna była i akurat nam się trafiła, no. To się nazywa szczęście. I trafiamy Gintera. Obrońcę Borussii Dortmund, tutaj reprezentanta Niemiec. Środkowy obrońca, nie ma o nim zbytnio co gadać, tylko wysyłamy go do klubu i otwieramy dalej i liczymy, że już złota nie wpadnie. Oby. Dobra, zatrzymajmy teraz na złotej, może to będzie dobry znak. Tutaj. No i udało się. Mamy czarno. O to chodzi. O, kopię, dobrze. Co to jest? Czekajcie, bo tak po twarzy nie poznałem za pierwszym razem. Chyba Moutinho. Tak jest, João Moutinho. Reprezentant Portugalii, gracz AS Monaco. 84 overall, niezłe te overall dzisiaj wypadają, trzeba to sobie jasno powiedzieć. Wysyłamy go do klubu i otwieramy dalej. I dobra. Zatrzymamy tak samo na złotej piłce. Może to przyniosło szczęście, to po co to zmieniać tak? Szczerze. I zatrzymujemy i patrzymy. I jest znowu czarna, fajnie, naprawdę fajnie. Niestety teraz tylko przyjmuję. I jest to Allen. Walijczyk. No niezły piłkarz, no ale 80 overall to wiadomo, nikt zbyt nie cieszy. Wysyłamy go do klubu i czas na kolejną piłkę. Oby tym razem z jakąś taką naprawdę wow gwiazdą. Dobra, 10 tysięcy GP poszło. I sprawdzamy, jakie mamy szczęście. Dobra, tu zatrzymujemy. No i kolejna czarna, naprawdę od tej złotej zaczęło się coś dobrego dziać. No ale niestety znów tylko przyjmuję na klatę i jest to Schürrle. André Schürrle, skrzydłowy Wolfsburga, reprezentant Niemiec. 82 overalla. Dobry piłkarz, naprawdę dobry. Więc można go śmiało wysyłać do klubu. I dobra, jeszcze dwie piłki przed nami. Zacznijmy od tej, gdzie nie mamy 100% szansy na trafienie czarnej piłki. Dobra, niech się to wszystko pokręci. Zatrzymamy tam, gdzie są te 3 złote, może tak na środkowej. Idealnie. Ale one niestety wracają. Ale nie zdążyły wrócić. Na całe szczęście mamy ostatnią czarną z tej edycji. Ale znów piłkarz przyjmuje. I jest to tym razem Cedric. Reprezentant Portugalii, o którym zbytnio nie ma się co rozwodzić. Gracz Southampton. No, można go wysłać do klubu i otworzyć ostatnią piłkę. Tym razem 80+, więc już mamy 100% szansy, że trafimy czarną. Dobre zakończenie. Dzisiaj dwóch piłkarzy 84 overalla. Nieźle, ale oczywiście mogło być lepiej. Ale nie ma co narzekać, bo to są to naprawdę dobrzy piłkarze. Czyli Salah i João Moutinho. A teraz patrzymy, kto będzie w ostatniej piłce. No, znów przyjmuję. I jest to Eliseu. Portugalczyk z Benfica Lizbona. No, tymi Portugalczykami to nam sypie ostatnio, szczerze. Nie, tak jednak niedługo i ja sobie 11 złożę. Szkoda, że mi tak Ronaldo nie chcą dać. No, ale to nie jest ważne. Niezły piłkarz. Można go wysłać do klubu. Szkoda, że ten 80 tak overall się nas trzyma, że dzisiaj praktycznie
trafialiśmy samych albo 80, albo 84. No plus chyba jednego 82 trafiliśmy, taki, żeby był po środku. No, więc to tyle w dzisiejszym openingu. Ja wam bardzo dziękuję za ten opening, no i zapraszam was na następne. Trzymajcie się.